Cześć widzowie, dzisiejszego dnia pokażę Wam, jak odnowić felgę, która wygląda tak, ażeby była zbliżona do tej, która jest po lewej stronie. Felgę praktycznie wyczyściłem, było strasznie zardzewiałe, farby było jak na byku skóry, ale jakoś doczyściłem przy pomocy tych urządzeń. Samą szczotką ręczną taką, o tego typu, to nie ma szans, żebyśmy to doczyścili, więc jeśli ktoś nie ma tego typu urządzeń, to no to faktycznie lepiej oddać to do firmy, żeby firma się tym zajęła. Wiem, że odezwą się głosy, mnie by się nie chciało, wolałbym oddać do firmy, żeby wypiaskowali, pomalowali. Ale ten film jest skierowany dla tych ludzi, którym się chce. No i niestety muszę na jakiś czas przerwać, bo znów tradycyjnie pada deszcz. Teraz wszystko ładnie odtłuszczę. Mam już kupioną farbę. Na to nie będę musiał dawać podkładu. Ta farba, którą kupiłem, jest przeznaczona do felg i nie wymaga podkładowania malowanego elementu.
zastosuję taką farbę, lakier do felg firmy Bol. Oczywiście to nie jest reklama, sam musiałem sobie zakupić, nikt mi tego za darmo nie dał. Nie malujemy tego grubo, najpierw po prostu tylko tak można powiedzieć, że opylamy całą felgę. Niektórzy jak malują felgi, to oklejają tu naokoło ten rant taśmą klejącą. Ja tego nie będę oklejał. W samochodzie malowałem wszystkie opony. Po prostu tej farby praktycznie na tej oponie nie widać. To jest czarne i jest to niewidoczne. Dobrze, odczekam teraz około 15-10 minut. Oczywiście, gdyby był ciepły, słoneczny dzień, wystarczyłoby 5. A że jest pochmurno i chłodno, to poczekam 10-15 minut i położę ponowną warstwę. Warstwa podeszła, więc pomaluję teraz warstwę wykańczającą i to będzie druga warstwa, która zupełnie wystarczy. Myślę, że wystarczy. Poczekam kolejne 15 minut, żeby to podeschło. No i pokażę już efekt końcowy. Teraz to się świeci, gdyż farba jest świeża. Za kilkanaście minut zniknie połysk, nabierze satyny. Barwa będzie w kolorze matowym. Felga zakończona. Trwało to z przerwami krótkimi około 40 minut. W międzyczasie sprawdziłem kosztorys. Jeżeli bym to zlecił firmie, firmy średnio biorą 140-150 zł za renowację felg w rozmiarze 15 cali. Mnie kosztowało to trochę wysiłku, trochę pracy. W samochodzie tym samym sposobem czyściłem wszystkie 4 koła, plus te zapasowe koło piąte, więc 5 kół razy 150 zł daje nam 750 zł. Jak wspomniałem wcześniej, mnie kosztowało to tylko trochę wysiłku i zaangażowania. Myślę, że się opłaca. Tak jak wspomniałem, film jest skierowany dla ludzi, którym się chce. Ludzie, którym się nie chce, oczywiście skorzystają z firmy. I wcale nie jestem przeciwnikiem takiego rozwiązania. Tak wygląda. Myślę, że nieźle, jak na garażowe warunki. Cześć i zapraszam na kolejny film.